proponuję bardzo zdrowy, rześki napój na lato, bardzo dobry, sok z kiszonego buraka. Jest to naturalny probiotyk, zawiera masę witamin, zastępuje surówkę, porcję surówki obiadowej. Jak długo się go robi? Robi się go 5 dni po zakiszeniu. Trzeba zlać w słoiczki i schować do lodówki. I można sobie wtedy taki słoiczek otworzyć i w ciągu jednego dnia wypić lub w ciągu nawet 2 dni. Smaczny. Bardzo smaczny, o smak ma lekko kwaśny, tak jak kiszonka. A zakwaszamy sokiem? W procesie produkcyjnym zakwaszamy go sokiem z kiszonej kapusty. A tutaj specjalistą jest pani małżonek, pan Tak. Marek. Nasza kapusta bardzo jest zdrowa. Kisimy naturalnie, jak przekazały nasze babcie i mamy. Sok z kiszonej kapusty mamy, jakoby to jest jakoby odrzut z kapusty, bo pozostałości przy pakowaniu zostaje sok i spakujemy w butelki i Nic sprzedajemy. się nie zmarnuje. Też bardzo zdrowy. I teraz jeszcze dodajemy do soku z kiszonego buraka. Jako zakwaszacz.